Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bella Bis z Koziegów. Sponsorem programu jest kolej linowa Czantoria. Twoja kolej na aktywny wypoczynek w Ustroniu. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, witam się dzisiaj z Ustronia, a dokładnie z Czantorii. Jak tradycja świeckokorze, zawsze na wiosnę do tego miejsca przyjeżdżą. Jest też niezmiennie pan prezes kolei linowej Czantoria, Zbigniew Kufrej. Witam pięknie. Uprzejmie panie Remigiuszu, witam. I co tam u was nowego? Długo żeśmy na pana czekali. Cały rok. Co nowego? No bardzo dużo nowości. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że nowa konwencja programu z panem, którą chcemy nakręcić. Może tego jeszcze nie wiem. No właśnie, bo po raz pierwszy chciałbym panu zaproponować, żebyśmy zrobili program na dole, a nie na górze. To jest kluczowa zmiana. Myślę, że dzisiaj jest trochę chłodno, więc bardzo chętnie zjada i coś fajnego uważymy. No będziemy bardzo radzi. Jedno jest pewne, piękne widoki na Czantorii są zawsze, a dzisiaj będziemy śledzić bardzo smacznie. To co? Jedziemy na dół. Jedziemy na dół. Coś dobrego wam. Zapraszam. No i są już w pięknych wnętrzach bardzo nowoczesnych stacji Zero, a ze mną szefowa gastronomii Ania Czerwińsko. Witam pięknie. Pani Aniu, to jest pierogarnia, my sobie pierogi dzisiaj zrobimy, ale na początek myślę, że fajną wiosenną zupa. Czy lubi pani koperek? Oczywiście, że tak. Lubi pani. Ja się bardzo cieszę, Jerzy Hrod, że dzisiaj taką zupę zrobimy. Bardzo prosto, bardzo, bardzo wartko. Powiem szczerze, wy tu macie taki przemiał, że też musicie mieć ta przepustowość w kuchni, nie? Tak. Więc taka zupa to jest eins mig i jemy. To co, to ma się roboty? Zrobimy sobie najprzód te pulpety. Mamy tu pomlite mięso indycze, czyli po mojemu z pultoka, jedna rzymła, jajco i to jedno połączymy, ale jeszcze zsiekamy tam może koperku, nie? Żeby było fajnie, to może tak. Będzie pani siekać? Tak. Czy ja mam siekać? To niech pani posiekła, ja się będę dziaprać. Mam tu kaźmicka, proszę bardzo. I teraz tak, mięsko, jajeczko, słuchajcie, ta rzymła namoczona w mleku. To mleko spowoduje, że będą bardzo delikatne. I teraz ważna sprawa, domy czarnuszki. Lubi pani czarnuszka? Uwielbiam. Ja też. To jest moja ulubiona przyprawa. Dobrze wpływa na naszą odporność. Do tego jeszcze domy troszkę soli. Ja tutaj muszę pani sięgać. Nie za dużo, żeby to nie było zasłone. I troszkę korzenio. One mogą być takie trochę ostrzejsze. No i teraz to trzeba wszystko pięknie połączyć. I jak ma pani koper, może mi to pani tu ciachnąć. Mamy bulionik gotowy. Super. I za chwileczkę, słuchajcie, będziemy formować. Ja się będę na mokro ciaprać. Ja na sucho. Pani na sucho, ja. Mamy tu łąkę. Uruchomiamy taśmę. Bardzo ważne jest, żeby ręki sobie najprzód pomoczyć w zimnej wodzie. I tak pół łyżeczki, bo zrobimy takie nie za wielkie, nie? Ja będę pani ciepać do mąki, proszę bardzo, a pani będzie turlać na sucho i jademy z tym koksem. Pani Aniu, ale to jest miejsce całkowicie nowe, bo w zeszłym roku jeszcze was nie było, nie? Nie, nie było nas. Stacja Zero. Bo tak się to nazywa? Tak, tak się to nazywa. Przy dolnej stacji kolei linowej. Ludzie zjeżdżając albo wyjeżdżając bardzo często
jak się jedzie na wycieczkę, to już się robi człowiek głodny, nie? Tak, wyjdzie z domu, już jest głodny. Dokładnie. Tak, czy, tak. Czy jest na przykład z dzieciakami? Wiadomo, górskie powietrze powoduje, że człowiek się robi głodny, stąd myślę, że pomysł właśnie w tym miejscu, żebyście byli chyba idealne. Tym bardziej, że pierogarnia to jest coś, co ludzie kochają, nie? Tak, dzieci uwielbiają pierogi. A po dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że pokochają zupa koperkową z pulpę. Ciekawi, tak. Wujkają, proszę. Woda pytluje, możemy ciepać nasze szumne pulpeciki. One się tak bardziej muszą parzyć niż ważyć. To, że są obtoczone w mące, spowoduje, że się nam nie rozwalą. A tak jak powiedział, zupa jest banalnie prosto, bo do bulionu, kiedy zawsze, czy choćby po niedzieli, każdemu zostanie, nie? Rosół w niedzieli. Dokładnie. Wtedy się dowło trochę śmietonki. Ja bym teraz prosił, że jak wleję ten bulion, mamy tu kwaśną śmietonkę, pomalutku po jednej łyżce dociepywać, a ja bym da fyrlać, żeby nam się to nie skoperlyło, ja? To jest tak zwane hartowanie. Śmietonka jest kwaśna, bez toż niech pani dowo. Teraz już bez problemu może pani. Dużo tej śmietany? Cało. Całą nie śmietanę. Będziemy dziadować. Mamy tutaj śmietanki 400 ml. Kwaśnej? Kwaśnej, kwaśnej. Wiem, że w góralskich zupach w Beskidach, w Beskidzie Śląskim przeważnie dowali mleko zamiast śmietanki, ale wiadomo, że idziemy z postępem. Tak, bo góralska kuchnia to taka biedna kuchnia. Ale smaczna. Oczywiście. Ale smaczna. I teraz jakby pani tej kurkumy mi tu dosypała do... Kurkumy. Ja. Dostaniemy wtedy fajne farbiczki. A przy okazji kurkuma, dziękuję, działo antynowotworowo, antybakteryjnie. Więcej nie, co? Żeby taki był lekki krem. I teraz z sieką cały ten koperek. Dziękuję. Proszę. Potem to połączymy. Oj. Będziemy wykańczać nasza zupa, bo człowiek głodnie pomału się robi, nie? Tak, bardzo. A oprócz tego, że pierogi, czy to będzie królowa kuchnia tak prosto, czy bardziej wykwintno? Pani prosta Aniu. Kuchnia, dla każdego. Pani Aniu, jakby pani ten koper cały tu do tej śmietunki. Oczywiście. Rąbła. Inaczej wciepała. Tak potocznie gadając, wlejemy jeszcze troszkę bulionu. Bulion jest mieszany, wiadomo jak to po niedzieli. No i teraz trzeba to wszystko połączyć, zafyrlać. Niekoniecznie ważyć, bo wtedy nam się może skopyrlić. Chodzi o to, żeby dobrze podgrzać. Pani Aniu, jako decyzja, powiela pulpetów do wymy? 3, 4? 4. 4? 4. No bogato. Proszę bardzo. I jeszcze. Kolejne 4, teraz to musimy zaloć tą bardzo fajną, wiosenną zupą koperkową. Jakbyśmy nie mieli tej kurkumy, to by była tak bladawo. A tak niech wszyscy kombinują, co w tej zupie jest, że ona jest tako żółciutko. Wszyscy sobie pomyślą, a może żółtka dali. Tak. Życzymy smacznego, my zaro pokosztujemy, ale obiecuję wam, że jest naprawdę smaczna. Pani Ani, no tuż. Szable w dłoni jemy. Tą śmietanką to. To jest to. To jest to. Przepyszna. A kwaśna śmietanka dowo taki babciny sznyt. Bardzo dobra. Pulpecika niech se pani szkubnie. Delikatne, nie? Rozpływa się w ustach. No, la pultok jest najlepsze na pulpety. Bardzo dobra. Pyszna. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Stacja Zero to oczywiście pierogarnia, stąd też teraz czas na pierogi, aby da robił ich asyście samego dyrektora technicznego, kiedy to wszystko tu nadzoruje, pan Bartosz Siwiec. Witam pięknie. Panie Bartku, mogę tego dać? Oczywiście. Panie Bartku, czy pan w ogóle lepi pierogi? No, kiedyś zdarzyło mi się. Zdarzyło się. Zacznijmy od farszu, bo jak to w pierogach bywo, mamy tu kartofle, zrobimy takie trochę nietuzinkowe i niestandardowe. Mam tu brędza. Lubi pan?
Myślę, że spróbuję, będzie no, dobrze. Jak są my w górach, to musimy spróbować produktów stąd, czyli mamy brędza, mamy kartofle w proporcji 1:3, to może niech już pan przycisko, jak mogę prosić bez ta praska te kartofelki, a jo przesieku cebulka z kisztego, że ten farsz musi być dobrze pomaszczony, bo jak to w górach było, te maszczenie jest niezwykle ważne, a przy okazji, jakby da się, to mam mnóstwo pytań. No, jak mam tu przy sobie dzisiaj takiego specjalisty, to niech mi pan powie, zawsze mnie to intrygowało. No, a to tak przecież, tak porządnie. Niech mi pan powie, ile się teraz jedzie do góry? No, nowa kolej potrafi bardzo szybko jeździć, nawet do 5 metrów na sekundę. Aha, to tak umiecie to regulować, ja? Oczywiście, ale latem z uwagi na walory widokowe jeździmy dużo wolniej. Mhm. Ci turyści nie mogą za szybko pojechać, bo muszą się napawać tymi pięknymi widoczkami. Oczywiście. Kierę tutaj. I wdychać świeże powietrze. No, bez toż. Wiecie jak, nie wiem czy pan wie jak na Ślązoku w Godocie tu. Lufciorze. Jak kiedyś wyjechał na górę, to mi powiedziała, zaś te lufciorze przyjechały, bo my no tak podychać tym świeżym luftem, nie? I tak już nam zostało. I o teraz słuchajcie, tak, 3/4 kostki masła rozkwarza, 2 cebule, czyli dość dużo. I będziemy to wszystko łączyć. Ta cebulka ze szkla na taki złoty kolor. Nie wyobrażam sobie na przykład farszu takiego ziemniaczanego bez cebule. A powiem szczerze, kuchnia góralsko jest kuchnią biedną, ale bardzo smaczną. Niech mi pan powie, bo ta pierogarnia będzie czynna cały rok, tak jak kolej linowa, czy sezonowo? Ja myślę, że pierogarnia będzie czynna codziennie, tak samo jak kolej linowa. Także nie ma obawy, że ktoś przyjedzie i będzie na przykład zamknięte. Oczywiście. A że góry są piękne o każdej porze roku, powiem szczerze, ja się nigdy nie zdobył na to, żeby w taką ostro zima tu przyjechać i wyjechać i poczuć tego prawdziwego bakcyla zimowego, bo różnica temperatur jest dosyć sporo, nie? Oczywiście. Potrafi być inwersja u nas. U góry może być 0 stopni, a na dole nawet minus 15. To teraz tak, bo pan przycisnę te kartofle, niech pan przyciśnie jeszcze ta brędza bez ta praska, jak mogę prosić. A ja muszę posolić troszkę to. No i farsz oczywiście trzeba będzie potem konkretnie doprawić. Jedno jest pewne, filung do pierogów musi być bardziej pikantny, bardziej słony, bo ciasto wyciągnie. Jak tam idzie? Dobrze idzie, nie? Dobrze idzie. O, jakie makaroniki, jeszcze tak dookoła, na pewno profeska. Ja myślę, że pan się tu trochę marnuje, że trzeba będzie tu uderzyć w kulinaria. Pan to teraz tak fajnie zrobił i oto teraz pomaszcza tą cebulką. Proszę bardzo, to już może pan coś tam zagnieść i o teraz trochę tego sznytlocha pociachą, żeby była fajny kolor. Tak, to wygatłać do porządku, a przy okazji zapytam, wiele na przykład turystów w ciągu godziny może wyjechać na górę, bo muszę wiedzieć, wiele tych pierogów przyrychtować, nie? Możliwości kolei są spore, możemy przewieźć nawet 1800 osób na godzinę. Nie dam rady przygotować tych pierogów. To jest taka już naprawdę konkretna ilość. A nasz farsz zrobił się taki fajny maźglaty, nie? Tak. Dobra. Mamy to fajnie pokrote. Teraz sznytlok do środeczka. I będziemy przyprawiać. To my troszkę korzenia staropolskiego. To jest taki miszunk przypraw, który się bardzo fajnie sprawdza. Nie żałuję, bo to musi być naprawdę solidnie przyprawione. I korzenie młotkowane. Farsz musi być pikantny, wyrazisty. I jeszcze domyć soli, żeby to też nie było za płynne. No, może tak. No widzę, że bardzo fajnie się panu to połączyło, a ja tu mam mąkę. I teraz będzie pan miał bardzo ważne zadanie. Robić takie kulki takiej wielkości. Będziemy mieli gotowy farsz, a ja w międzyczasie machnę nasze ciasto. 2 żółbka. Kochani, do tego
troszkę masła, no tak tego masła, łoto te ladum, taką łyżka i ciepło woda. Zagniecimy i wody tak na oko, na pół kila mąki to szklonka by trzeba było dać. Troszkę soli, jakby mi pan tam ciachnął, żeby ciasto nie było płynne. I najlepiej, niech se pan to układa tak jedna kole drugi, w miarę równe, żeby nie było. Pamiętajcie o tym, że jak ciasto się na pierogi zrobi, to dobrze, żeby one tak jeszcze po tym 10 minut postało, żeby ten gluten miał czas się tak rozjąć, wtedy ciasto jest bardziej elastyczne. W międzyczasie, jak pan pięknie nakulał kuleczki, to ja też wyrobił ciasto. Zawsze test jest taki, że bodniemy do ciasta, jak się dźwigo, to znaczy, że jest bardzo elastyczne i możemy go kulać. Przedzielimy sobie go może na mniejsze i jademy z tym koksem. Troszkę go podsypiemy i narzędzie zbrodni jest nudelkula. Pamiętajcie o tym, że ciasto na pierogi nie śmi być za cienkie, bo potem się go lepszy naciągo, nie? Ja zawsze go domyślam, grawitacja jest bardzo fajnie działa, bo ciasto idzie przewiesić bez pół. One se mi tu wisi, samoczynnie się naciąga i my zaraz będziemy mogli wykrować kółeczka. Na środek farsz, przypominam, z brędzą. No to pyk, pyk, pyk. Chce pan zwijać? Spróbuję. Spróbujemy. Na środek do wocie kulka, czają. Najzwyczajniej w świecie naciągnąć. Dobry pierog to jest taki, w którym jest bardzo dużo farszu, nie? A że kulki były, to się teraz fajnie formuje te nasze pierożki. I no pięknie, brawo! Moje są z takimi małymi falbankami, pana są proste. Przynajmniej będziemy wiedzieć, czyje czyj. I zwijamy. Pierogi ulepione, mamy ich jak do armii. Tak, wystarczy dla wszystkich. Ciepiemy, słuchajcie, na osoloną wodę. Będziemy to robić na dwa razy, bo jest ich za dużo na jeden szup. No i mam też tu już pokroto cebulka, lekko ją szklana, maśle. No, pierogi wyglądają bardzo dobrze teraz. No ich schartujemy zimną wodą, bo to zawsze dobrze im robi. Powielajemy? Po 7. Po 7. A go dają, żeby tak parzyście było. No i przy tu, żeby one troszkę odkapały. Wyłożymy sobie to na talerze. Cebulka zaraz tu domy. O właśnie. Cebulka i masełko. No i żeby był akcent jeszcze szczypiorkowy, to tak w takim nieładzie artystycznym. Ciepna ze 3 szczypiory i kochani, życzymy wam smacznego, do tego koniecznie maślonka albo kiszka i smakują perfekcyjnie, a my zaraz będziemy próbować, nie? Pewnie. My już mamy ślinianki uruchomione. To teraz najprzyjemniejsza część, degustacja. Próbujemy? Próbujemy. Próbujemy, powiem szczerze, jak ten kartofel z tą brędzą. No cóż, zdrowie maśloneczką. I ten zestaw to jest to, co smakuje wyjątkowo. Polecam. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Po dobrym jedzonku musi być dobry maszkę, to ja myślę, że w takim miejscu jak pierogarnia to maszkę cynie jest niezwykle ważne. Przychodzą bajtle, bez tuż musimy poszykować im coś fajnego. Jest z nami na nowo pani Ania i ja sobie wymyślił, że dzisiaj sobie zrobimy ślimoczki. Wspaniały pomysł. Jeszcze pani nie wie, o co ty mówisz? Ale tak, naleśniki. No to... Naleśniki
Są bardzo proste, bo dwa żołądka, szklanka mleka, 150 ml wody gazowanej, mąka, szczypta soli, już mamy usmażone. I może podzielimy się teraz robotą, to znaczy ja zrobiła beza, ponieważ ja wychodzę z założenia, że nic się nie śmi zmarnować. Jako, że gdy same żołądka do ciasta, zostały mi biołtka i te biołtka wleja i dwukrotność objętości biołtek. To jest drobny cukier i z tego zrobiła beza, ale na czym będą polegały te ślimoczki? Jeden naleśnik pani smaruje tym kremem czekoladowym, nakło do drugi naleśnik, smaruje go powidłami, wszystko pani fajnie zroluje i utnie pani takie kąszczki, kiedy wsadzimy do tego takiej wysokości, wyszmarujemy to też masełkiem i na to domy ta beza. I to będzie ten nasz ślimoczek pod chmurką. O. Jak to nazwiemy. Może ciekawe, być? Tak. No to jademy z tym koksem. Ja ubiję. Beza. Zawsze coś innego, nie? Tak. Jedno jest pewne. Ten deter jest słodszy. I możemy sypać po malutku. Tak. Po brzegi? Po brzegi. I ten drugi powidłami, nie? I ubijemy, żeby beza była sztywno. No i mamy go dość gruby. Myślę, że to będzie, ale zicher jest zicher, sprawdzić trzeba. Najprostszy test na beza to jest wziąć, jak nie zjeżdżą z łyżki, to znaczy, że jest gotowo. No mnie zjeżdżą, niech to pani ciachnie może te ślimoczki na ten naleśnik na trzy, myślę, nie? I teraz to trzeba wsadzić właśnie tak. Takie przekładańce, śliwkowo-czekoladowe. I teraz najzwyczajniej w świecie na górę do me. O, beza. A co? Dzisiaj kalorii nie liczymy. No i teraz tak, 150 stopni, maksymalnie 160, aż beza będzie piękno, złocisto i się nam to fajnie zapieczy i połączy smakami. Idziemy do piekarnika. Idziemy. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Nasz maszket wyszedł jak taki smerfny, mogę powiedzieć, pod kapeluszem, a za wonią zjechał z góry, są pan prezes. Witamy jeszcze raz, to ja już spróbuję to nałożyć. O, proszę bardzo. Pięknie stoi. Może jeszcze coś zielonego? Jakiś listeczek, proszę bardzo. Pięknie to wszystko wyglądało i życzę smacznego. A wy sobie w domu zróbcie. No i wszystko, co my rychtowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. I już. Bardzo dziękuję, panie Remigiuszu, za dzisiejsze warsztaty. No, wszystko udało nam się pięknie, dlatego chciałbym serdecznie wszystkich telewidzów zaprosić do naszego nowego przystanku gastronomicznego Stacja Zero. A gdzie? Na Czantori, w Ustroniu oczywiście. Serdecznie zapraszamy. Będą smaczne pierogi. Tak, przyjeżdżajcie. To jemy. Fajnie się to połączyło. Słodkie. Bardzo dobre. Miało być słodkie. Jest. Do tego bardzo dobra kawa. Jest idealnie. Tak. Rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest Kolej Linowa Czantoria. Twoja kolej na aktywny wypoczynek w Ustroniu. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bellabis z Koziegłów.